i o czym chciałbym Państwu dzisiaj poopowiadać. Najpierw zajmiemy się takim spojrzeniem z lotu ptaka na ochronę zdrowia i farmację jako taką. Potem chwilkę o potrzebach zdrowotnych, czy one się zmieniają, w jakim kierunku się zmieniają. Potem przejdziemy do meritum, czyli poznamy naszego wirusa. Zobaczymy, co to jest za wirus, jak on żyje, czy żyje w ogóle, jak się namnaża. Potem krótka wycieczka w kierunku pandemii, bo będziemy próbować odpowiedzieć na pytanie, czy ten wirus to rzeczywiście jest taki groźny i czy on nam tak dramatycznie zagraża, sprowadzając do wspólnego mianownika wszystkie duże pandemie, które się na Ziemi toczyły, a które mają dokumenty, czyli są opisane. Potem przejdziemy do trendów w polskim systemie i spróbujemy sobie odpowiedzieć, na co wpłynie epidemia. Pojawiło się moje ulubione okienko, please move this window away from the shared application. Czy Państwo mają problem z widzeniem prezentacji, czy nie? Widać wszystko. Super, fantastycznie. Wszystko jest. Te trendy, popatrzymy na takie ogólne trendy, które są w całym systemie, a potem wskoczymy do farmacji i tutaj posłużę się polityką lekową, czyli czymś, co definiuje gospodarkę lekową i też zobaczymy, co zmienia wirus. Będę się posługiwał takim malutkim wirusikiem, którego zaraz Państwo zobaczycie i znaczenie tego wirusa będzie takie, że jak on jest mały, to ma mniejsze znaczenie, jak go nie ma, no to zakładam, że on nie ma znaczenia, jak jest większy, a szczególnie jak jest bliżej, to będzie miał duże znaczenie. Potem porozmawiamy o wpływie sytuacji na działalność firmy farmaceutycznej. Ósmy punkt to jest taki przegląd tego, co dzisiaj ukazało się w tym szeroko rozumianym przeglądzie informacji z sensownych i sprawdzonych źródeł na temat wirusa, na temat koronawirusa. I ja się z Państwem podzielę. No i na końcu się postaramy odpowiedzieć wspólnie na pytanie, kiedy się to skończy. Dobrze. Proszę Państwa, zanim zacznę, pozwolą Państwo, że się Państwu przedstawię. Tutaj część osób mnie zna, bo gdzieś nasze ścieżki edukacyjne się przecięły po drodze, ale z częścią z Państwa się nie przecięły. Szanowni Państwo, ja jestem lekarzem z wykształcenia. Widać taką strzałkę, którą coś pokazuje. Widać. Dobra. Skończyłem Akademię Medyczną w Warszawie, która teraz jest przymiotnikowym uniwersytetem, czyli Uniwersytetem Medycznym. Skończyłem pierwszy wydział lekarski. Skończyłem też MBA na Politechnice Warszawskiej i studia doktoranckie w dziedzinie zarządzania, ale doktorat zrobiłem z farmakoekonomiki. To był jeden z pierwszych doktoratów pod okiem pana profesora Jacka Spławińskiego, który tutaj jest i który jest farmakologiem klinicznym. Zajmowałem się w zasadzie całe życie ekonomiką zdrowia, której uczyłem się na Uniwersytecie w Yorku pod skrzydłami Mike'a Drummonda, pana profesora Drummonda, który jest takim guru europejskiej farmakoekonomiki. A potem do habilitacji przygotowywałem się blisko Uniwersytetu w Liverpoolu i Alana Haycoxa, którego zdjęcie jest tutaj, a samą habilitację obroniłem na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie taką dobrą duszą był dziekan Nowak. Pracowałem, proszę Państwa, w przemyśle farmaceutycznym. Pracowałem wiele lat w polskiej filii Servier, a potem w środkowoeuropejskiej i europejskiej filii firmy Novo Nordisk. Zanim nie przyszedłem do IQV, która się wtedy nazywała IMS i tutaj zajmowałem się Real World Evidence. Mam dwie specjalizacje lekarskie, do niedawna najbardziej pogardzane, czyli zdrowie publiczne i epidemiologię, a dzisiaj szczególnie ta druga jest bardzo szanowana. I jakości epidemiolodzy są i ludzie się bardziej interesują z oczywistych względów tą epidemiologią. Mam również za sobą epizod ponad półtora letni w Ministerstwie Zdrowia, gdzie byłem podsekretarzem stanu, czyli wiceministrem odpowiedzialnym za politykę lekową i współpracę międzynarodową. W tej chwili pracuję w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie. Proszę Państwa, no dobrze, to chyba wszystko. Z ciekawych rzeczy jestem od jakiegoś pół roku profesorem nauk medycznych i nauk o zdrowiu. To od reformy Gowina tak się nazywają teraz ci profesorowie, którzy mają cokolwiek z medycyną wspólnego. Dobrze, to ja już Państwu opowiedziałem wszystko, a powiedziałem, być może to jest
trochę długie intro, ale chodzi o to, żeby Państwo jakby wiedzieli, o co można mnie zapytać i w jakich obszarach, powiedzmy, silniej będę reprezentował wiedzę lub będę to udawał. Dobrze, proszę Państwa, kolejny slajd, bardzo bym chciał, żeby się przerzucił, ale się nie przerzuca. Widzę za to, że Państwo mnie dalej słyszycie. To jest mój ulubiony numer z prezentacją, która się zawiesza. Muszę ją przestać szerować. Spróbuję ją szerować jeszcze raz. To jest informacja dla obsługi technicznej i zobaczymy, czy będzie się to przewijało. Jak nie, to poproszę Państwa, bo mamy plan B. Tak. Już widać. Okej, okay, super, widać. To ważne. Może już nie będzie tego kłopotu. Proszę Państwa, spójrzmy z lotu ptaka. Wydatki na ochronę zdrowia jako część produktu krajowego brutto w Polsce i krajach naszego regionu to nie jest duży odsetek i te kraje, takie jak tutaj są wymienione, czyli Bałtyki, Węgry, Polska, w mniejszym stopniu Słowacja, to są kraje, które są niedofinansowane, których systemy są niedofinansowane. Będę jeszcze do tego nawiązywał. Natomiast dużo większy procent produktu krajowego brutto na ochronę zdrowia wydają kraje Europy Zachodniej, tak jak Niemcy 11%, Francuzi pewnie też około 10%, Szwedzi, Brytyjczycy też bardzo zwiększają te nakłady. My zresztą też je będziemy zwiększać i ja zaraz o tym będę mówił. Natomiast na razie one nie dość, że są niskie jako procent produktu krajowego brutto, to jeszcze są dość niskie w wartościach bezwzględnych. Szczególnie się to objawia w farmacji, gdzie leki no mniej więcej mają podobne ceny, może troszkę niższe, ale nie dwa czy trzy razy niższe. Proszę Państwa, z drugiej strony ochrona zdrowia i procesy odkrywania nowych leków czy wyrobów medycznych to jest absolutnie top innowacji w różnych gałęziach przemysłu. Także widzicie Państwo, że według niektórych danych przemysł komputerowy i elektroniczny jest trochę bardziej innowacyjny. Ja widziałem też dane mówiące o tym, że to właśnie ochrona zdrowia, farmacja, biotechnologia są najbardziej innowacyjną dziedziną. Ta innowacyjna dziedzina to oczywiście są wysokie wydatki na badania i rozwój, bardzo wysoki poziom nakładów, ale jednocześnie no też chęć zwrotu z tych wszystkich poniesionych nakładów, a co za tym idzie, konieczność finansowania różnych rzeczy w systemie, na które no nie do końca zawsze są środki. Proszę Państwa, i to przekłada się na niespełnione potrzeby. Na niespełnione potrzeby medyczne w Europie i to nie tylko jest problem Polski, moi koledzy z Europy Zachodniej, którzy zajmują się refundacją i negocjacjami od strony rządowej, od strony publicznej, mówią, że oni oglądają niektóre leki jak za szybą, ponieważ ich po prostu na to nie stać. Więc mamy tutaj też takie zjawisko, że te potrzeby są niespełnione. No i my nie jesteśmy tutaj wyjątkiem i znajdujemy się w tej grupie państw obok klasycznie Rumunii czy Łotwy, czy Litwy, gdzie te potrzeby są niespełnione. Oczywiście różnie też możemy na to patrzeć. W tej grupie jest też Grecja z racji kryzysu, przez który przechodziła. Szanowni Państwo, ale o czym my dzisiaj rozmawiamy? Bo to było takie spojrzenie z lotu ptaka, które troszeczkę nas ustawia w tych finansach i troszkę tak rozszerza perspektywę. Natomiast my spotykamy się dzisiaj dlatego, że nie możemy spotkać się face to face, bo zaczął nam grasować koronawirus, który według wczorajszych danych, dzisiaj sprawdzałem, żeby Państwu uaktualnić ten slajd, ale jeszcze akurat na tej stronie internetowej nie były wyświetlone te nowe przypadki. No wczoraj mieliśmy prawie 7,5 tysiąca przypadków, z tego 268 zgonów, z tych przypadków 4 były w Instytucie Matki i Dziecka. To, ale proszę mnie nie cytować, że Wam wygadałem. Wyleczonych 668 i prawie 160 tysięcy testów. Myślę, że dzisiaj to już na pewno będzie 160. Proszę Państwa, to przyjrzyjmy się temu wirusowi. Z czym w ogóle mamy do czynienia? Otóż wirus z łaciny to trucizna albo jad.
To są zwykle niewielkie cząsteczki zakaźne, które infekują wszystkie formy życia. I przepraszam dla tych, którzy skończyli biologię albo biotechnologię, bo dla nich to są oczywiste oczywistości, ale na przykład nie każdy wie, kto skończył inną uczelnię, że wirusy infekują inne komórki, czyli jednokomórkowe organizmy infekują rośliny. Infekują oczywiście zwierzęta, to wiemy doskonale, infekują ludzi. Są one niezdolne do namnażania się poza komórką gospodarza. Nie mają struktury komórkowej, nie zawierają organelli. Składają się zasadniczo z materiału genetycznego i z płaszcza białkowego zwanego kapsydem, który otacza ten materiał genetyczny. Wirusy zawierają jeden z dwóch kwasów nukleinowych, albo RNA, albo DNA i stąd są nazwy RNA i DNA wirusy. I tam zawarta jest tylko i wyłącznie informacja w tychże nukleotydach potrzebna do wytworzenia cząstek potomnych, czyli z powrotem materiału genetycznego i kapsydu. Wirusy są idealnymi wewnątrzkomórkowymi pasożytami, tak zwanymi pasożytami bezwzględnymi. To znaczy są całkowicie zależne od żywych komórek, które pełnią rolę gospodarza. Nie mają one żadnych własnych układów metabolicznych, czyli nie są w stanie korzystać z własnego materiału produkującego energię, ani z biosyntezy, korzystają całkowicie z tych układów gospodarza. Mogą one co prawda zawierać własne enzymy, ale też nie pozwalają na samodzielne powielanie się. Proszę Państwa, ciekawe jest pytanie, czy wirus to jest organizm żywy? No i zależy to od tego, jak zdefiniujemy życie. Mamy argument mówiący, że tak, żywym jest organizmem wirus, ponieważ ma zdolność reprodukowania się i adaptacji. Adaptacji do warunków, na przykład przetrwania przez jakiś czas poza organizmem żywym, czyli tak jak inne organizmy, do reprodukowania się, no to też tak jak inne organizmy. Niemniej jednak jest pewnie troszkę nawet więcej argumentów mówiących za tym, że one nie są organizmami żywymi. Nie ma budowy komórkowej, nie dokonuje podziałów komórkowych, nie wykazuje metabolizmu. Ten slajd jest tak zrobiony, jakby to wirus mówił, dlatego to on tak się broni, że jest żywy. Natomiast oba spojrzenia pogodził pan Forter, który powiedział, że można uznać go za żywy twór, ale jedynie podczas wewnątrzkomórkowego cyklu replikacyjnego. Czy on ma w sumie najlepiej, bo on czuje, że żyje, jak się rozmnaża. To nawet można pewne analogie znaleźć u ssaków do takiego podejścia do życia. Sanepid, Państwowa Stacja Sanitarna Epidemiologiczna. No dobrze, to będę musiał oddzwonić. No widzicie Państwo, na pierwszej linii frontu. Dobrze, proszę Państwa, a teraz spójrzmy na tego koronawirusa. Otóż koronawirus z kolei należy do podrodziny koronawirine, do rodziny koronaviridae, do rządu Nidovirales. I ten, z którym teraz mamy do czynienia, to jest grupa beta koronawirusów. Też mamy alfa koronawirusy, które są u ludzi. Nosicielami są ssaki lub ptaki i człowiek, który jest ssakiem, więc zalicza się do tych grup. Koronawirusy składają się z osłonki oraz pojedynczej nici, helisy RNA, to jest taki rodzaj spirali, helisa, o dodatniej polarności. Są to dość duże wirusy z dużym genomem, bo genom koronawirusa, tego beta, tego naszego, składa się prawie z 30 tysięcy nukleotydów. No i koronawirus, nazwa wzięła się z łaciny, bo korona to wieniec lub korona. Dobrze, proszę Państwa, jak wygląda cykl życiowy takiego wirusa? Tutaj macie pięknie narysowany taki wirus składający się z otoczki i z materiału genetycznego, czyli RNA, który jest w środku i z antygenów, które są na zewnątrz. Wśród nich znajduje się tak zwane białko S, spike, którym przyczepia się koronawirus do komórki.
I jak on się przyczepi, to wtedy wnika przez membranę komórkową, uwalnia swoje RNA. Ona przy pomocy już układów metabolicznych komórki jest replikowane, powielane. Potem poszczególne jego fragmenty są przepisywane i one pomagają odtwarzać właśnie to, tą spike protein, tak, którą się przyczepia, białka koperty czy kapsydu, samą membranę i inne elementy nukleokapsydu i również to wirusowe RNA jest replikowane przez aparat Golgiego i enzymy, rybosomy komórki. To wszystko składa się razem w taki w nowy wirion, czyli aparat, czyli ten aparat, ten materiał genetyczny w kapsydzie, w takiej specjalnej otoczce, który idzie do membrany i się uwalnia, bardzo często niszcząc w ogóle komórkę gospodarza, czyli tu się namnaża mnóstwo tych wirusów i one niszczą komórkę gospodarza. Proszę Państwa, czy to jest pierwszy taki zjadliwy i taki groźny wirus, który nas spotkał? No na pewno znacie Państwo z historii medycyny odpowiedź. Wiecie Państwo, że nie, bo na razie nasz koronawirus, wczoraj zaglądałem do danych, spowodował 130 tysięcy zgonów. Jeżeli dobrze pamiętam, przy ponad 2 milionie osób zakażonych, tych, którzy mają udowodnione zakażenie, ale z poprzednimi pandemiami było jeszcze dużo, dużo gorzej. Zaraza Antoninów, inaczej zwana zarazą Galena, przyniosła 5 milionów ofiar. Dżuma Justyniana i Czarna Śmierć, co prawda nie był to wirus, tutaj na zielono są bakterie. Przyniósł śmierć nawet 200 milionom osób według takich najbardziej rozpędzonych źródeł, a według takich najbardziej ostrożnych 25 milionów, co również robi wrażenie. Cholera to jest 1 milion zgonów, 7 pandemii było. Na niebiesko są moje ulubione atakujące wirusy, czyli wirusy grypy. No i zależnie od tego, czy to jest H1N1 czy H2N2, one również są odzwierzęce zwykle. No to mamy tutaj 100 milionów zgonów, Hiszpanka 1918-19 albo jak niektórzy uważają 20. Także 100 milionów naprawdę robi wrażenie. To był ten czas po pierwszej wojnie światowej, kiedy też warunki sanitarne były fatalne. No i inne rodzaje grypy, grypa Hong Kong, grypa rosyjska, świńska grypa, no też pozostawiała żniwo takie jak na obrazku z tańca śmierci. Nasze, bliższe naszemu koronawirusowi SARS to 800 zgonów, MERS to też około 850, więc dużo mniej niż nasz COVID-19 powoduje, czyli ta choroba powodowana przez koronawirusa typu beta, z którym mamy teraz do czynienia, ale na przykład ta epidemia MERS trwa do dzisiaj, ona jest niewygaszona. Ebola wraca raz na jakiś czas, też wirus, który z bardzo dużą śmiertelnością mamy do czynienia w przypadku zakażenia tą gorączką krwotoczną. Sama ostatnia epidemia to 11 tysięcy zgonów. Także proszę Państwa, no to nie pierwszy taki atak ze strony tych naszych małych przyjaciół. Szanowni Państwo, popatrzmy teraz na to, co dzieje się w systemie ochrony zdrowia, czyli jakie mamy główne trendy i będę się tym wirusikiem posługiwał, który pożyczyłem z jednego z mediów, dlatego z tego, że był na białym tle. Także tak Państwo nie kojarzcie bardzo może. Dobrze, proszę Państwa, te główne trendy to jest po pierwsze trend finansowy, który bardzo zmieni obraz systemu ochrony zdrowia, bo do tego systemu trafi dużo więcej pieniędzy. Wiecie Państwo, że do 2024 my mamy mieć 6% PKB i będzie to miało daleko idące konsekwencje, bo te pieniądze będzie trzeba z sensem zagospodarować. I oczywiście można dość łatwo wydać, nie wiem, chociażby na podwyżki, czyli dbając o najbardziej rzadki zasób w systemie, który mamy, ale no wydaje się, że można jej lepiej użyć do tego, aby ten system lepiej działał. Po drugie kadry. Kadry, wiemy o tym, że w Polsce mamy najmniej prawie w Europie lekarzy na 100 tysięcy mieszkańców, jeszcze gorzej jest z pielęgniarkami. W zasadzie farmaceutów tylko mamy tak mniej więcej średnią europejską, a zresztą kadr medycznych jest naprawdę bardzo źle.
Zasobowo również nie wygląda, zasoby poza zasobami kadrowymi również wymagają tutaj pewnych reform i tutaj w tych zasobach też dochodzi do bardzo dynamicznych zmian. Sprawa organizacji. Wydaje się, że w systemie drzemią olbrzymie możliwości reformy tej organizacji, poprawienia organizacji działania ochrony zdrowia. Widać gołym okiem, że to, co jest po stronie państwowego systemu ochrony zdrowia, to działa logistycznie nie najlepiej. Zresztą to widać również przy tej epidemii, że jeżeli nie działa to perfekcyjnie. Proszę Państwa, informacja. To jest kolejny obszar, który bardzo dynamicznie się zmienia. Mamy informatyzację systemu, która ruszyła z kopyta dzięki jednemu upartemu wiceministrowi głównie i która powoduje, że coraz więcej zasobów mamy elektronicznych. Możemy je analizować, możemy ich używać do przewidywania, do planowania, do zarządzania, do kontroli. Proszę Państwa, no i ten popyt na świadczenia, to również jest zmienna, ten popyt jest coraz większy, a zaraz powiem dlaczego. Przede wszystkim, proszę Państwa, dlatego, że mamy starzejące się społeczeństwo. To jest mapka z 2016 roku, a to na zielono to są powiaty, w których liczba ludności, która ma 65 lat i więcej, przekracza 20%. A teraz popatrzcie Państwo, co się dzieje w 2030. Kryterium jest takie samo. To zestawienie tych dwóch map pokazuje, jakie my będziemy mieli wyzwania związane ze starzejącym się społeczeństwem. Ale to nie są tylko wyzwania demograficzne. To są również wyzwania czysto zdrowotne, ponieważ wiek silnie koreluje chociażby z zachorowalnością, z zapadalnością na nowotwory, a ta jest priorytetem systemu ochrony zdrowia w Polsce. Tutaj widzicie Państwo, jak ta liczba rośnie i dotyczy to praktycznie wszystkich nowotworów z pewnymi wyjątkami. Jedną chwilkę. I dotyczy to zarówno kobiet, jak i mężczyzn, a liczby osób, które umierają z powodu chorób nowotworowych, no widać, że za 4 lata to umrze liczba pacjentów równa liczbie mieszkańców Radomia, więc jest to olbrzymi problem. I tutaj na tą grupę, jeśli będziemy mieli długo do czynienia z koronawirusem, a nie będziemy mieli szczepionki, nie będziemy mieli leku, to też będzie grupa, na którą koronawirus będzie pośrednio oddziaływał. Podobnie, proszę Państwa, jest z chorobami powszechnie występującymi, tymi przewlekłymi, populacyjnymi, jak nadciśnienie tętnicze, gdzie również jest to grupa ryzyka dla ataku koronawirusa, jak cukrzyca, gdzie ta liczba chorych na cukrzycę jest olbrzymia, a zasoby, które są konsumowane przez chorych na cukrzycę, są dużo większe niż w populacji chorych nie na cukrzycę. Tutaj mamy takie zestawienie zrobione przez Polską Akademię Nauk, Polską Akademię Nauk i taką grupę do spraw cukrzycy. Widać, że to rozpoznanie oznacza, że tych zasobów konsumowanych jest dużo więcej. Podobnie jest w przypadku chorób układu oddechowego, a te choroby właśnie są, jak to się brzydko mówi, targetem dla koronawirusa, to jest akurat przewlekła obturacyjna choroba płuc. Proszę Państwa, ta sytuacja demograficzna na pewno zwiększy zapotrzebowanie na leki. Tu mają Państwo slajd pochodzący z obliczeń GUS-u i receptometru peksowskiego czy tam kamsoftowego. To jest izolowany wpływ zmian demograficznych na zmianę użycia leków na receptę, które są dostępne w aptekach. Widzą Państwo, jak w poszczególnych jednostkach chorobowych tych leków i to zapotrzebowanie będzie dużo większe. To z kolei są wydatki na leki między rokiem 2013 a 2019 i widzimy, że procentowo one spadają, że to jest daleko od tego, co postuluje polityka lekowa, czyli od minimum 16,5%. A jednocześnie, proszę Państwa, te
ten marny wzrost w latach 1990-2017 o 0,4% ma się w tej chwili przekształcić w imponujący wzrost od 4,6% do 6% PKB, a niektórzy nawet w swoich manifestach postulują, że powinno być to 6,8%. Szczerze mówiąc, w 2024 to też mi się wydaje, że powinniśmy dyskutować o 8 albo o 9, no ale czas pokaże. Proszę Państwa, to jest szacowany budżet NFZ-u, który uwzględnia ten trend, a to jest całkowity budżet na refundację, również uwzględniający taki trend i takie trzy scenariusze, 17%, 16,5% i scenariusz z poziomu nakładów wykonania z 2018 roku. Widać, że tych pieniędzy będzie więcej, co oznacza, że tak naprawdę przemysł farmaceutyczny, patrząc od drugiej strony, no będzie miał tą część tortu dużo większą, to może nawet nie tortu, ale że ten tort się stanie większy. W związku z czym możliwości finansowania leków z polskiego budżetu, zakładając, że nie będziemy mieli krachu gospodarczego kompletnego wygenerowanego przez koronawirusa, a pewnie tak nie będzie, będzie dużo większy. Proszę Państwa, do tego dochodzą wydatki prywatne, które również rosną, czy w systemie abonamentowym, czy bezpośrednio. Proszę Państwa, jak do tego wszystkiego podchodzi polityka lekowa państwa i gdzie tutaj ten nasz koronawirus może wpłynąć i w jakim stopniu i na jakie elementy. Przypomnę Państwu tylko, że polityka lekowa jest oficjalnym stanowiskiem rządu, takim formalnym zapisem aspiracji, celów, decyzji i zobowiązań w zakresie gospodarowania lekami. Jest to dokument przyjęty przez rząd Rzeczpospolitej, obejmuje sektor publiczny i prywatny, powstał w oparciu o założenia Światowej Organizacji Zdrowia. Ja Państwu całego dokumentu oczywiście nie będę pokazywał, można sobie przeczytać go na stronach Ministerstwa Zdrowia w wersji polskiej i angielskiej. Jest to dość duży, opasły dokument, może działać nawet usypiająco teraz w tych czasach, więc jakoś specjalnie nie polecam, a ja Państwu tylko pokażę niektóre elementy i powiem, jak one zostały jakby ocenione pod względem stopnia wdrożeń. Cele główne polityki lekowej to dostępność, jakość, racjonalne stosowanie, a główne filary to dostępność leków, finansowanie, system dystrybucji, uregulowania prawne, racjonalne stosowanie, badania leków, edukacja, monitorowanie, ocena polityki lekowej. Proszę Państwa, w tworzeniu polityki lekowej brały udział w zasadzie wszystkie podmioty, które są ważne na rynku farmaceutycznym, te takie ze strony publicznej, to Państwo rozpoznajecie wszystkie, ale również Państwa reprezentanci, czyli chociażby Izba Gospodarcza Farmacja Polska albo Infarma, oczywiście też Stowarzyszenia Pacjentów. Proszę Państwa, ten dokument obejmował cały ekosystem farmakoterapii, czyli dotyczył i profilaktyki pierwotnej, i dostępności rynkowej, i dostępności refundacyjnej, i samej roli przemysłu farmaceutycznego, ale także krwioobiegu całego układu, czyli systemów informatycznych i zasobów tych najważniejszych ludzkich, czyli pielęgniarek, lekarzy i farmaceutów. Szanowni Państwo, w dokumencie sformułowane są strategiczne cele w zakresie tych sześciu domen i one wpływają w odpowiedni sposób na dostępność, jakość, racjonalne stosowanie. Pozwolą Państwo, że odniosę się do tych domen i do poszczególnych celów, dyskutując to, jak nasz koronawirus może na to wpływać. Też już nie będę cytował tych kluczowych informacji, bo chciałbym, żebyśmy mieli swobodę przeprowadzenia dyskusji. Mamy jeszcze jakieś 20 minut w tej części wykładowej. Dobrze, to sobie pomijmy, aczkolwiek też to jest element zapisu polityki lekowej, który może mieć znaczenie dla rozwoju leków koronawirusa. Proszę Państwa, ta ocena realizacji zadań w polityce była dokonywana dwukrotnie i ona odnosiła się do takich celów procesowych, czyli oceny, jak postępuje praca, jak kształtują się wskaźniki, których poprawa jest zaplanowana w okresie obowiązywania tego dokumentu, czyli do
2022 roku, a także cele jednostkowe, czyli ocena w jakim stopniu konkretne zadanie zostało zrealizowane. Więc jak Państwo zobaczycie te słupki, no to w takim stopniu uważamy wśród ekspertów, że ta polityka jest realizowana. I to też są dane sprzed, powiedzmy, 3 miesięcy, kiedy, tak chyba mniej więcej, kiedy jeszcze sprzed zaraz. Dobrze, proszę Państwa, jeśli chodzi o demografię i epidemiologię, no tutaj specjalnie nie ma dużo do powiedzenia, bo my to wszystko monitorujemy. Na tą demografię czy epidemiologię na razie wirus nie wpływa. Widać na przykład z brytyjskich porównań kwartałami, że w tej chwili on na tą globalną demografię jeszcze nie oddziałuje. Specjalnie używam brytyjskiego przykładu, bo tam tych ofiar jest bardzo dużo i zapadalność jest dużo wyższa niż w Polsce. Także tutaj trudno powiedzieć, jaki to będzie miało wpływ. Proszę Państwa, rozdział drugi, profilaktyka pierwotna w zakresie szczepień ochronnych. Widać, że chyba najbardziej ten wirus będzie oddziaływał na to, że będziemy musieli w pewnym momencie kupić szczepionkę, czyli zwiększyć, czy zapewnić odpowiedni poziom finansowania szczepienia ochronnego, które jest w momencie tworzenia, no bo ono będzie jakby dla całej globalnej populacji Ziemi musiała być zrobiona ta szczepionka i wyprodukowana. Pewnie będą musiały te szczepienia być wprowadzone do szczepień obowiązkowych, żeby były za darmo, aczkolwiek w tej chwili też są możliwe jak gdyby inne drogi. No będziemy musieli ostatecznie się chyba rozprawić z ruchami antyszczepionkowymi. Nawet w tej chwili startujemy z panem profesorem Kardasem takie badanie, które będzie te nastroje antyszczepionkowe oceniać przed ewentualnym szczepieniem przeciwko koronawirusowi typu beta. Ale przypuszczam, że no, doświadczenia Odry wskazują na to, że jak zaczyna się coś złego dziać, to antyszczepionkowcy biegną ze swoimi dziećmi je zaszczepić. Jako pierwsi są w przychodni, więc może tutaj też się to uda. To zahamowanie liczby osób niezaszczepionych. Proszę Państwa, pewnie będzie trzeba zmienić przepisy dotyczące obowiązywania szczepień ochronnych cudzoziemców. Jak widać, z epidemii granice zostały zamknięte albo przymknięte. Spowodowało to pewne perturbacje również na rynku leków, jeśli chodzi o ich dystrybucję. Na szczęście szybko, że tak powiem, udrożnione kanały przez ministra Miłkowskiego. Natomiast no, ta kontrola cudzoziemców, osób wjeżdżających będzie musiała być bardziej wnikliwa. Następnie myślę też, że koronawirus będzie miał wpływ na zmianę roli farmaceuty, ze wszystkimi konsekwencjami również dla funkcjonowania firm farmaceutycznych. Jeśli miałoby być tak, że koronawirus powoduje, że będziemy musieli szybko zaszczepić naszą populację, to prawdopodobnie apteki zostaną również miejscami, gdzie będzie można się szczepić. Jeżeli tak będzie to w ramach opieki farmaceutycznej. A ta opieka farmaceutyczna jest już w blokach startowych, bo procedowana jest ustawa o zawodzie farmaceuty. I bardzo zdefiniuje to rolę farmaceuty w systemie. To znaczy wzmocni tą rolę. Nie dość, że oni będą mogli częściej i bardziej wystawiać recepty, będą mogli bardziej sprawnie zamieniać leki, będą udzielali porad, i będzie to nowa grupa profesjonalistów medycznych, do których będzie też można adresować pewne przekazy z firmy. Więc ja, będąc na Państwu z Państwa miejscu, bym nie zaniedbywał tej grupy, bo ona jest tutaj najbardziej rokująca, najbardziej liczna i, no i na fali tej, takiej jak surferzy, się poruszają. Dobrze. Proszę Państwa, jeśli chodzi o dostępność rynkową, to zakładając, że prace nad szczepionką lub i lekiem będą trwały, no to na pewno polscy pacjenci też będą w tych badaniach uczestniczyć i tutaj ważne jest ułatwienie polskim pacjentom dostępu do badań klinicznych, żeby były częścią tej całej globalnej gry. Ale badania kliniczne mają się dobrze. Również niekomercyjne wraz z powołaniem Agencji Badań Medycznych. No i przypuszczam, że tutaj będzie dużo się interesujących rzeczy działo
również z jakimiś efektami, które będą ten przemysł farmaceutyczny, na ten przemysł farmaceutyczny wpływać. Proszę Państwa, dostępność rynkowa to tutaj mniej. Objęcie produktów leczniczych systemem monitorowania transportu to jest bardzo ciekawy punkt, bo nie wiemy tak naprawdę, w jakim kierunku pójdzie system dystrybucji, ale wygląda na to, że transport jest szczególnie chroniony, a transport farmaceutyczny, transport leków, tych chociażby, które są wrażliwe na temperaturę, no, a szczepionki takie są, no będzie absolutnie wyłączony i będzie traktowany absolutnie wyjątkowo. Stąd ja bym się nie spodziewał tutaj jakichś perturbacji. Proszę Państwa, dostępność refundacyjna, zwiększenie wydatków na refundację. No my nie wiemy tak naprawdę, ile nas będzie kosztowało, jeśli zostanie wynaleziony lek albo któryś zostanie zarejestrowany w tym wskazaniu, albo kupienie szczepionki dla całej populacji, ile będzie to kosztowało właśnie polski system refundacji lub też polski budżet. Tutaj będzie musiał być absolutnie skrócony czas dostępu do tego leczenia w momencie, kiedy ta szczepionka powstanie. No i również ten poziom współpłacenia będzie musiał być minimalny albo nie powinno go być w ogóle, tak de facto, żeby to szczepienie było powszechne. Też nie wiemy, proszę Państwa, czy to będzie takie szczepienie, które będzie bardziej przypominało szczepienie przeciwko grypie, czy bardziej WZWB, które szczepimy jednokrotnie. Wygląda na to, że ten wirus jednak potrafi się zmieniać, więc nie wiem, czy my nie będziemy musieli zmieniać szczepionki. Proszę Państwa, to sobie pominiemy. Tutaj w dostępności refundacyjnej taką szansą są być może wspólne zakupy, które myśmy rozpoczęli w ramach grupy Fair and Affordable Pricing V4+, i która to grupa w tej naszej europejskiej rodzinie, najprawdopodobniej szerszej, mam nadzieję, że unijnej, będzie w stanie negocjować. Były już takie przymiarki do negocjacji cen szczepionek na poziomie unijnym. Proszę Państwa, sam przemysł farmaceutyczny. Tutaj wydaje się, że te inicjatywy, które będą bezpośrednio wspomagać rozwój i pozycję przemysłu, mogą być nieco opóźnione. Mówię o innowacyjnym trybie rozwoju albo refundacyjnym trybie rozwoju. Natomiast no, ten przemysł będzie oczkiem w głowie wszystkich, bo no, od niego oczekuje się jakiegoś rozwiązania. No i Agencji Badań Medycznych już mówiłem. Proszę Państwa, rola, wzmocnienie roli farmaceuty, czyli tutaj powinien znaleźć się ten wirusik, na pewno będzie ona mocniejsza, mówiłem Państwu już o tym. Systemy informatyczne, rejestry medyczne, to już widać, proszę Państwa, Narodowy Instytut Kardiologii już tworzy rejestr chorych na COVID w Polsce, także to i inne narzędzia informatyczne na pewno będą wzmocnione. Dobrze, proszę Państwa, pewna nadzieja na chociaż fragment badań nad znalezieniem rozwiązania, to jest Agencja Badań Medycznych, zmniejszenie biurokratycznych barier i zmiana prawa, która doprowadzi do szerszej współpracy. Na pewno wzmocnieniu i takiemu okopaniu głębszemu ulegnie GIS, no bo widać, że ta służba jest bardzo potrzebna i że będziemy musieli popatrzeć, znaczy szybko uchwalić ustawę o zawodzie farmaceuty wraz z rozporządzeniami, a także uaktualnić treści niektórych programów czy też kalendarza szczepień. Proszę Państwa, co można zadać sobie pytanie, co dalej z tą epidemią, co dalej z pandemią? Jak będzie wyglądało życie społeczne i jak sprawy gospodarki będą się zachowywać? Jak będziemy się wycofywać z tego zamrożenia? No i w końcu ciekawa jest dyskusja, jak będzie wyglądał biznes farmaceutyczny w erze post-covidowej. I wydaje się, że tutaj tymi wymiarami tej post-covidowej rzeczywistości będą relacje z profesjonalistami ochrony zdrowia, które pewnie będą definiowane na trochę innych zasadach. Ci profesjonaliści będą jeszcze bardziej obciążeni niż byli.
no nie dość, że będą musieli sobie poradzić z samymi ofiarami wirusa, mówię ofiarami tymi mniej nasilonymi, którzy mają mniej nasilone objawy i bardziej, i z tymi, którzy są na respiratorach i wymagają takiej dużej pomocy, z tymi wszystkimi, którzy zachorują i będą ciężej to przechodzić, bo mają choroby współistniejące, ale również z całą tą kolejką, która wytwarzana jest w tej chwili i od kilku tygodni brak planowych zabiegów, brak planowych przyjęć, brak planowych wizyt, to jest wszystko taki bagaż, który zwali się na lekarzy, pielęgniarki, rehabilitantów i resztę profesjonalistów medycznych, a przedstawiciele czy medical liaisoni będą musieli znaleźć, że tak powiem, jeszcze wyrwę w tym wszystkim i z tymi profesjonalistami jakoś się komunikować. No właśnie, komunikować. W tej komunikacji międzyludzkiej na pewno w tym czasie wychodzenia będą utrudnienia, będą ograniczenia. Myślę, że te nowe kanały komunikacyjne, takie jak ten, z którego korzystamy teraz, jak telefon, jak wideokonferencja na telefonie, jak webinary, to będzie coś, z czego pewnie będzie trzeba korzystać częściej. Pewnie tej pracy zdalnej będzie więcej, pewnie zostaniemy częściowo w tej pracy zdalnej tam, gdzie jest to możliwe. No i proszę Państwa, być może będzie to wymagało wytworzenia innych kompetencji, innych umiejętności, nauczenia się savoir-vivre'u, rozmowy do otwartego własnego laptopa albo do ekranu, tego, jak włączać się do dyskusji. Znają Państwo już na pewno zjawisko, bo macie mnóstwo tych telekonów, gdzie ludzie się przekrzykują, bo nie wiedzą właśnie, kto ma mówić i mówią wszyscy naraz. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, jakbyśmy spojrzeli na Państwa organizację, jakie są te główne obszary firmy farmaceutycznej, które znajdują się pod wpływem tego czynnika zakaźnego, który teraz nam zagraża? No na pewno sprzedaż jest bardzo dotknięta tym, że nie może pracować w terenie, że Państwo nie wyjeżdżacie do profesjonalistów, że nie są Państwo w szpitalach, bardzo rozsądnie zresztą, ale wymaga to nowych reguł. Również tutaj przepraszam, że niezależny u Państwa akurat dział podpiąłem pod sprzedaż, ale sales effectiveness też będzie musiał patrzeć inaczej na pracę przedstawicieli, na pracę regionalnych menadżerów. Nieco inaczej oczywiście, inna będzie specyfika specjalistyki i OTC. Na szczęście w tej grze i w tym jakby wolnym handlu pozostały apteki, w związku z czym one działają, działa dobrze system dystrybucji, więc pewien ruch tutaj jest. Państwo i tak są w lepszej sytuacji. Wyobraźcie sobie, że są Państwo przedstawicielami firmy alkoholowej i chodzą Państwo do restauracji, żeby zachęcać, żeby cydr był kupowany na przykład. No byliby Państwo w dużo gorszej sytuacji. To samo mniej więcej dotyczy marketingu i to też w tych dwóch obszarach. Ten wirus jest, ja go narysowałem, że jest tak samo duży i tak samo blisko tych dwóch funkcji. Wisi on oczywiście również nad całym Ipsenem i nad każdą inną firmą, ponieważ wszystkie firmy, które są na giełdzie, no będą odczuwały skutki kryzysu globalnego, który wywoła koronawirus, ze wszystkimi konsekwencjami, łącznie z tym, że Państwo się będą musieli być może zrzucać trochę na centralę, żeby ona dobrze funkcjonowała, żeby jakąś pulę oszczędności zrobić, ale i tak wydaje się, że przemysł farmaceutyczny będzie najmniej dotknięty spadkami na giełdzie, oczywiście jeśli nie ma innych przyczyn, to tam będą największe nadzieje inwestorów w tych obszarach, które tutaj mogą pomóc. Proszę Państwa, może bardziej stabilnie zachowa się dział Market Access i Public Affairs, bo on ma planowanie i działanie bardziej długofalowe. Co więcej, wygląda na to, że w Polsce działa komisja ekonomiczna i ona negocjuje wirtualnie,
No pytanie, czy będzie nadążał, że tak powiem, Departament Polityki Lekowej i Farmacji, ten, którym zarządzałem, z decyzjami i z tym wszystkim. Wiemy, że jest przesunięta lista refundacyjna na jesień wczesną, co daje tak naprawdę trochę większą swobodę działania w obszarze public affairs, przepraszam, w obszarze market access. Public affairs, no tu jest nieco gorzej, bo te wszystkie takie spektakularne imprezy, zgromadzenia, oświetlanie budynków i inne pomysły, no z oczywistych względów nie mogą się odbywać. Dystrybucja, mówiłem już o niej, nie będę się powtarzał, finanse, może mieć to wpływ, ale nie musi, zależnie od tego, jak te kwestie się poukładają. No na pewno współczuć należy działom personalnym, ponieważ w dużej mierze na ich barkach jest teraz funkcja zapewnienia ciągłości działania firmy farmaceutycznej i jej pracowników w takim wymiarze ludzkim, to znaczy w wymiarze szkoleniowym, tego dowodem jest pewnie to moje dzisiejsze zadanie, również w wymiarze takim, że tych pracowników trzeba wesprzeć, bo to nie jest normalne środowisko człowieka, siedzenie w domu, często w niedużym mieszkaniu z dziećmi, które wymagają kilka godzin pomocy dziennie, bo mają tylko zadawane prace domowe, a wirtualne nauczanie jest realizowane lepiej bądź gorzej. I na tej małej przestrzeni są badania Światowej Organizacji Zdrowia mówiące o tym, że na przykład kwestie przemocy domowej mogą być problemem. Ja nie mówię, że u Państwa to jest jakieś wyzwanie, ale HR-y na pewno mają trudniej i będą miały trudniej, nie tylko w przemyśle farmaceutycznym. My w tej chwili na przykład w Instytucie zajmujemy się zarządzaniem tymi ludźmi, co poszli na kwarantannę, wrócili, chcą wrócić, mają testy, nie mają, sanepid się spóźnił. Tutaj w dużej mierze również to obciąża dział personalny. Proszę Państwa, no i dział medyczny. Tutaj też tego wirusika narysowałem trochę dalej, bo Państwo też są dość stabilni, jeśli chodzi o to, że mogą komunikować wyniki badań online, czy komunikować się z key opinion leaderami, z najważniejszymi Państwa klientami. Oni znajdą pewnie dla Państwa czas, to i tak są bardzo zajęte osoby, więc jakby w podobnym mechanizmie to będzie działało. Tak, proszę Państwa, ja widzę, czy czuję, czy tak mi się wydaje, że to będzie wyglądało. Oczywiście to wszystko zależy od specyfiki firmy, od obszarów terapeutycznych, pewnie inaczej jest w chorobach zakaźnych, inaczej w kardiologii i tak dalej, inaczej w onkologii i tak dalej, która jest szczególnie chroniona i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, popatrzmy, jak możemy niwelować ten wpływ wirusa i jak my się będziemy też musieli zachowywać jako społeczeństwo w zasadzie od dzisiaj, tak? Maseczki. Noszenie maseczek wydaje się bezdyskusyjne dla pracowników medycznych i w tej chwili na tym zwiększającym się poziomie, na tym zwiększającej się puli osób, która może być bezobjawowa, no wydaje się również, że populacja powinna je nosić. Doświadczenia czeskie wskazują na to, że rozprzestrzenianie się wirusa jest wtedy mniejsze i wolniejsze. Proszę Państwa, teraz żeby Państwa troszeczkę rozładować, bo się tak zrobiło poważnie. Jak leczyć? No Łukaszenka, nasz bratni, nasz sąsiad podpowiada. Sauna, bo temperatura zabija wirusa. Alkohol doustnie, bo w wysokim stężeniu niszczy otoczkę, ale niestety w środowisku. Również z tym zabijaniem wirusa, no to wtedy jak ktoś nakicha Państwu do sauny i Państwo wtedy są w tej saunie i ktoś tam siada w tej saunie i potem do ust albo do oczu tą ręką przeniesie wirusa, no to rzeczywiście w takim mechanizmie sauna będzie działała. W innych nie polecam to jako podstawy strategii do tego, żeby przetrwać, nawet wzmocniony imbirem lub wietrzeniem. Szanowni Państwo, tak już poważnie, tutaj mają Państwo slajd, na którym są różne mechanizmy działania leków, które testowane są w leczeniu COVID-19. I one są od momentu, one próbują interferować z
tym cyklem życiowym wirusa, który Państwu pokazałem, od momentu przyczepienia się tą proteiną S do powierzchni, do receptorów, do tych receptorów AC2, które były dyskutowane szeroko, poprzez mniej specyficzne działanie przeciwzapalne czy immunomodulujące, takie jak chlorochiny czy hydroksychlorochiny, poprzez wpływ na replikację, czyli na inhibicję poszczególnych procesów, które dzieją się w komórce, do momentu zestawiania wirionu, aż do takiego elementu, który jest gaszeniem tego pożaru immunologicznego, w którym biorą udział interleukina 6, interleukina 1, tumor necrosis factor beta. Tutaj też leki przeciwciała monoklonalne, które blokują te cząsteczki, mogą znaleźć zastosowanie u pacjentów, którzy mają rozwinięty proces chorobowy. Proszę Państwa, lek czy szczepionka, już nam się kończy czas, więc szybciutko. Wydaje się, że dla leku dużo łatwiej będzie przyjąć nowe wskazanie dla leków, które już są, oby któremuś udało się udowodnić, że tam działa, niż stworzyć nowy lek. Jeśli chodzi o to, czy lek nowy, czy szczepionka, wydaje mi się, że szybciej pójdzie ze szczepionką. Ale jest wiele niewiadomych. Musi ta szczepionka przejść przez badania kliniczne, ocenę skuteczności i bezpieczeństwa, musi być zarejestrowana, musi wziąć pod uwagę zmienność wirusa. Wyzwanie z produkcją szczepionki dla paru miliardów osób to jest też i dystrybucją, to jest też nietrywialne zadanie. No i ona musi ileś kosztować, być kosztowo efektywna, żeby być zastosowana. Proszę Państwa, przygotowałem dla Państwa taką część medyczną też, czyli jak podchodzić do chorego bezobjawowego, jak do objawowych, które leki przeciwgorączkowe stosować, jak jest niewydolność oddechowa, co robić, co się robi z chorym w ciężkim stanie, ale pominę to, jak będą pytania, to wrócimy do tych slajdów. Powiedziałem Państwu, że pokażę Państwu taki slajd, dlaczego codziennie jesteśmy mądrzejsi. To jest przegląd tylko informacji z dnia dzisiejszego. Dzisiaj się dowiedzieliśmy, że chodzimy w maskach. Dzisiaj są porządne publikacje na temat tego, jakie testy takie oparte o przeciwciała są stosowane. Dzisiaj jest dyskusja w literaturze medycznej na temat sytuacji w Szwecji, dlaczego Grecja odnosi sukcesy i dlaczego są różnice między Portugalią a Hiszpanią w liczbie zachorowań i śmiertelności. Dziś dyskutowane na łamach prasy medycznej była immunologia wirusa oraz konsekwencje burzy cytokin. Również naukowcy opublikowali prace mówiące o tym, że są różne wersje tego wirusa, że w Polsce i w Europie mamy wersję B, a w Chinach i USA jest A, a we Włoszech jest C. Czyli już widzimy, że ten wirus zmienia się, mutuje, ma różne postaci. Wiemy dzisiaj z ust Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, usłyszeliśmy, czy tam ich przedstawicieli, że rośnie umieralność z powodu chorób układu krążenia i że wzrasta liczba zgonów domowych. A także zadajemy sobie pytanie, dlaczego w Anglii i Stanach Zjednoczonych umiera dużo osób, które leczone są na respiratorach, a na przykład w Niemczech tak nie jest. Proszę Państwa, co dalej? Bo to był ostatni punkt mojej opowieści dzisiejszej. Otóż modele epidemiologiczne, modele matematyczne pokazują nam, że nasza krzywa zachorowań i krzywa tych dziennych przypadków, a także zgonów zaczyna się wypłaszczać. Wczoraj śledziłem taką dyskusję wśród matematyków polskich, ekonometrystów, członków takich grup dyskusyjnych, kiedy będziemy mieli załamanie, wypłaszczenie tej krzywy i zachorowań. No i niektórzy mówią o 16, to dzisiaj by było. Niektórzy o 20, 25 kwietnia. No pewnie dzięki temu, że ona się wypłaszczy na przełomie kwietnia i maja, będziemy w stanie powiedzieć coś więcej. Widzimy również, że wypłaszcza się liczba hospitalizowanych, objętych kwarantanną. Może nie jest to tak bardzo miarodajne, no bo jest wielu powracających z zagranicy, podobnie z nadzorem epidemiologicznym. Proszę Państwa,
Na koniec sześć wymiarów, jak powinniśmy postępować. Powinniśmy masowo diagnozować chorych w oparciu o testy antygenowe, PCR-owe, ale już też powoli rozglądać się za dobrymi testami, które oceniają przeciwciała IgG i IgM. My się już rozglądamy w Instytucie Matki i Dziecka. Będziemy mieli w zasadzie systematycznie badany personel, jeśli chodzi o ostre zakażenia. Cały będziemy mieli przebadany, będziemy wiedzieć, czy nie mamy jakiejś osoby chorej wśród personelu i będziemy odpowiednio reagować, ale będziemy również patrzeć na te osoby, które powracają z zachorowania potwierdzonego, żeby oszacować, ile mają tych IgG, czy też mają nadal IgM, czy można ich przywrócić do pracy, czy nie, kogo bezpiecznie można przywrócić jako ozdrowieńca, bo tych ozdrowieńców będzie coraz więcej, osób, które przechorowały, będzie coraz więcej i do tego już się trzeba przygotować. Trzeba monitorować kontakty i do tego fantastycznie służą aplikacje internetowe. Ja już tutaj nie będę odpowiadał, jak to one się tam na pomarańczowo, na czerwono zapalają, jak się zbliżamy do telefonu, gdzie jest COVID plus i tak dalej. Oczywiście należy bezwzględną kwarantanną obejmować osoby podejrzane o zakażenie ich domowników, choć my nie mamy dowodów akurat w instytucie na to, że koniecznie ten wirus w rodzinie musi przeskakiwać. Trzeba chronić najbardziej narażonych. Ja już mówiłem i wszyscy Państwo wiecie, kto jest tym najbardziej narażony. Trzeba mieć maski ochronne i płynie dezynfekcyjne dla wszystkich. No i musimy przede wszystkim, to jest last but not least, wzmacniać zasoby, infrastrukturę i procedury w ochronie zdrowia. Bo jeżeli tego zasobu nam zabraknie, to tych najgorzej, najbardziej, najpoważniej chorych nie będzie miał kto leczyć. Szanowni Państwo, dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Wyrobiłem się w godzinie. Przestanę, jeśli Państwo pozwolą, szerować teraz tą prezentację. I no, rozpoczynamy tą część dyskusyjną pytań i odpowiedzi. Tutaj widzę, że na czacie parę osób się wypowiedziało. Dzień dobry, ktoś mi napisał. Dzień dobry, odblokowanie mikrofonu, dolny lewy róg. Everyone. Dobrze, proszę Państwa, to teraz ustalmy takie zasady savoir-vivre naszego webinaru, że jeżeli ktoś chciałby zadać jakieś pytanie, to sobie odblokowuje mikrofonik, czyli klika na mikrofonik i włącza sobie kamerkę, uśmiecha się do mnie lub się krzywi, jak mu się nie podobały moje opowieści i zadaje pytanie. OK? No ktoś musi zadać pytanie, proszę Państwa, bo inaczej nie będzie dyskusji. Szanowny Panie Profesorze, Magda Konarska się kłania. Miło. Nie wiem, czy mam Cię tak tytułować, znamy się tyle lat, więc mam z tym kłopot. Ale możesz nie tytułować. Możemy się tytułować, tak? Mówię, że możesz nie tytułować. A mogę się nie tytułować, dobrze. Powiedziałeś w jednej z części swojej prezentacji, że według Ciebie wpływ, wtedy kiedy omawiałeś wpływ na system, że widzisz, że cała ta sytuacja z pandemią w Polsce może mieć wpływ albo wymusić konieczność zmian w treściach opisów programów lekowych. Co miałeś na myśli? Ja zaznaczyłem ten punkt, dlatego że tak naprawdę programy lekowe to są drzwi do otwarcia stosowania innowacji jakichkolwiek. Tak. Bo zobaczcie Państwo, że ta apteczna lista leków refundowanych no, jakoś tam fluktuuje i zmienia się, ale nie ma tam takich rewolucyjnych zmian jak na programach lekowych, gdzie dopisywane są nowe, drogie, innowacyjne terapie. Również wpuszczane są leki bionastępcze, tak? Seminary. Zakładam, że koronawirus przetrwa i z nami będzie, tak jak pan minister dzisiaj mówił, rok czy półtora. Nie wiem, dlaczego go panujemy, ale jeśli nie i będą zachorowania i będziemy mieli, no nie wiem, te 0,5% do 0,5% tych poważnych zachorowań, a będziemy mieli lek, no to chociażby na programów lekowych tych, a być może będzie to musiało mieć wpływ na programy lekowe, które
jakkolwiek dotykają też immunomodulacji, czyli na leczenie biologiczne. Nie wiemy tego jeszcze dzisiaj, czy na przykład ostrożnie nie będziemy musieli stosować przy tak masywnym zakresie modulacji biologicznych, jak specjalnie będziemy musieli chronić osoby, które mają immunosupresję w takiej bądź innej formie, być może bez manipulowania tymi programami lekowymi. Widzę jeszcze jedną drogę wpływu. Nie wiemy, ile nas będzie ten koronawirus kosztował po obu stronach. To znaczy nie wiemy, czy nie będziemy musieli zaciskać pasa w sensie wydatków na programy lekowe, na nowe refundacje. No nie chciałbym myśleć nawet o tym, żeby zawężać dalej te, które są, albo zmniejszać tą pulę refundowanych środków. Myślę, że tak nie będzie. Jeżeli ten kryzys okaże się znamienny w skutki, jeśli chodzi o finanse publiczne, to również mniej pieniędzy będzie po stronie ochrony zdrowia i mniej będzie pieniędzy w systemie refundacyjnym do miesiąca. Być może jak zaczniemy wszystko oszczędzać, tak jak już w tej chwili to widać w tej mniej lub bardziej wolnej gospodarce, gdzie ceny najmu spadają, gdzie nie ma kontrahentów, tylko jak przemysłu. To miałem na myśli, pokazując tak musi być. Mam nadzieję, że tak nie będzie, ale może to oznaczać zwolnienie i na przykład mniej hojną refundację. Również na to, żeby nie przeciwdziałać. Nie wiemy. Ale myślisz bardziej o ograniczeniach w temacie nowych refundacji, a nie wycofywanie się z refundacji. Tak. Nie są, wiecie Państwo, no z punktu widzenia ministra czy wiceministra zdrowia, naprawdę nie jest łatwo cokolwiek zabrać komuś. To jest naprawdę bardzo trudne. Minister Miłkowski próbował ze dwa razy, w sumie też mu nie wyszło. Także myślę, że się wywróci w ogóle system publiczny. No, ale... Fajnie, dzięki. To proszę o następne pytanko. Dzień dobry, panie profesorze. Piotr Bewa. Znakomity wykład, bardzo interesujący. Dziękuję. Moje pytanie nie jest, myślę, łatwe, bo spodziewam się, że pan profesor nie ma kuli kryształowej, która przepowiada czy pokazuje przyszłość. Ale pan... Wyglądam się, ale nie mam chyba. Pana zdaniem. Jak długo przyjdzie nam żyć właśnie w takim środowisku dystansu społecznego i jak długo przyjdzie nam żyć z koronawirusem? Jaka jest Pana opinia na ten temat? To jest rzeczywiście pytanie do wróżki. Natomiast wydaje się, że nie na darmo pokazałem ten slajd, że się uczymy. Bo my tak naprawdę wydaje mi się, że będziemy krok po kroku wychodzić z tego, tak, z tych takich ostrych restrykcji, które mamy teraz. Pewnie ten social distancing trochę zostanie. Pewnie będziemy musieli być bardzo ostrożni. My to się nawet tak śmiejemy nieraz wśród epidemiologów, że wreszcie ludzie będą myli ręce, używali troszkę tych płynów dezynfekcyjnych. I że też tą gospodarkę będziemy luzować, czyli że będziemy tak bardzo płynnie jak gdyby ją odmrażać. I to pewnie odmrażanie musi być bardzo mądre. To znaczy najpierw takie podmioty, gdzie ci ludzie bardzo tłumnie się nie stykają, nie zbliżają do siebie. Również ci, którzy są bezobjawowi, co oznacza, że szkoły, uniwersytety, no na pewno nie w pierwszej fali. Co oznacza, że stadionowe koncerty, no pewnie za chwilę, ale w obszarach, nie wiem, rolniczych, czy takich, gdzie ludzie siedzą od siebie daleko, w miejscach pracy,
a szczególnie w tych geograficznych, gdzie jest mało zachorowań, mamy takie województwa, mamy takie powiaty, no to te powinny być otwierane jakby gospodarczo no prawie w pełni, bo inaczej będziemy mieli poważne konsekwencje ekonomiczne. Także ja myślę, że my się tego nauczymy, a w międzyczasie będą nam dochodziły informacje o tym, że paracetamol to dobrze na zbicie gorączki w COVID-zie, ale nie sterydowe, może z pewną ostrożnością, chociaż nie ma dowodów, ja tu już się zastrzegam, to nie też była taka dyskusja jakieś 2 tygodnie temu, a może się okażą zupełnie bezpieczne. Przewaliła się dyskusja o ACE inhibitorach, być może okaże się, że jakieś leki są szczególnie skuteczne, być może będziemy wiedzieć, że chlorochina, hydroksychlorochina nie dla ludzi z chorobami układu sercowo-naczyniowego, a że tam antyretrowirusowe stosowane w HIV leki będą się lepiej sprawdzać. Nauczymy się leczyć, nauczymy się zapobiegać i myślę, że się nauczymy z tym żyć. Ile to potrwa, to jest bardzo trudne pytanie. No tak naprawdę pewnie do wynalezienia skutecznej szczepionki albo takiej mutacji wirusa, która spowoduje dużo mniejszą zjadliwość, że my machniemy ręką, bo my, proszę Państwa, koronawirusy są odpowiedzialne za 20-30% w ogóle infekcji górnych dróg oddechowych u ludzi. To jak ten wirus nam tak złagodnieje, może tak się stać, one zwykle bardziej łagodnieją niż się robią zjadliwe. No to no, po prostu machniemy ręką, no, będziemy pomagać tym najbardziej potrzebującym i pójdziemy takim pomysłem, jak na początku miał Boris Johnson, ale skończyło się dla niego podłączeniem do respiratora. Także, że będziemy tą odporność populacyjną tworzyć. No tak bym chyba odpowiedział najbardziej uczciwie. Jasne, dziękuję bardzo. Wie pan, panie profesorze, myślę, że takiej dyskusji mało jest w przestrzeni publicznej, bo część moich znajomych i podejrzewam również, że społeczeństwa czeka na moment, kiedy ta stara rzeczywistość wróci. Gdzie wybiegną po prostu, tak. Tak, a prawdopodobnie ona szybko nie wróci. Musimy się po prostu nauczyć żyć w nowej rzeczywistości. No proszę Państwa, myślę, że tak. Myślę, że nam będzie, znaczy nam to ja nie chcę Państwa obrażać. No powiedzmy takiemu pokoleniu, no może 40-50-latków będzie ciut łatwiej. Myślę, że najgorzej to zniesie pokolenie, które nie nosi żadnej traumy, kryzysów i ograniczeń. Takie pokolenie 15, 20, 25-latków, którzy są przyzwyczajeni do klubów, restauracji, imprez, podróżowania po całym świecie, zawsze to mieli. I nagle im to jest zabrano. Oni siedzą jak w więzieniach z tymi rodzicami albo sami. No i aż ich tam po prostu nosi, żeby coś zrobić. Także ja myślę, że to też dla psychologów jest duże wyzwanie i żeby nauczyć po prostu ludzi przeniesienia wielu aktywności w to środowisko takie bardziej jednostkowe. Tak bym powiedział, bo to oczywiście da się zrobić, no da się jogę ćwiczyć w domu, tak, da się pójść na spacer tak, że ludzie są od siebie trochę dalej, da się omijać szerszym łukiem, no, da się usiąść dalej w komunikacji miejskiej, no i to takie zachowania, no będą musiały po prostu się gdzieś tam, mniej zachowań jakichś takich ryzykowno-zbliżeniowych, powiedzmy tak je nazwijmy ogólnie, no to no, trzeba się będzie chyba tego nauczyć. A temu młodemu pokoleniu będzie najtrudniej. Zresztą COVID w ogóle, powiedziałem o psychologach, powinienem powiedzieć o psychiatrach, jest więcej zaburzeń lękowych, jest więcej prób samobójczych, ludzie to bardzo źle znoszą, ich psychika bardzo źle znosi takie warunki. O tym też trzeba pamiętać, ja śledzę takie webinaria, które robione są przez psychiatrów. No i ja myślę, że ta grupa będzie miała dużo do roboty, włączając to psychiatrów dziecięcych, których nie ma. Zresztą tak często mówię w dyskusjach naszych profesjonalnych, że ten COVID obnażył wszystkie słabości polskiej ochrony zdrowia. One są jak w szkle powiększającym w tej chwili. To, że pracują pielęgniarki i lekarze w kilku miejscach.
to wywołało te lokalne ogniska epidemiczne w DPS-ach, w szpitalach, właśnie dlatego, że pracownicy je przenoszą, bo oni powinni pracować w jednym miejscu, wtedy nie, a żeby pracowali w jednym miejscu, musimy więcej zarabiać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale skończmy, bo żeby był czas jeszcze na inne pytania. To jeszcze pytanie tym razem do pana doktora epidemiologa. Proszę. Czy ta infekcja daje odporność? Daje, w tej chwili z literatury wynika, że 1% około, na chińskie dane, 1% ozdrowieńców, którzy mają IgG, czyli mają odporność, choruje ponownie. A krótki jest czas dość no, obserwacji od początku epidemii w Wuhanie. Więc no, wydaje się, że w 100% nie. Ale w 100% nie ma tego, znaczy żaden wirus jak gdyby tak nie działa. To nawet jak Państwo przechorujecie wiatrówkę w dzieciństwie, znaczy ospę wieczną, no to na półpaśca Państwo mogą zachorować, ten sam wirus, tak? Niby jest odporność, no ale nie do końca. Z grypą wiemy jak jest, nie daje, tak? Bo wirus mutuje i się zmienia. Ten też mutuje i się zmienia. Trudno powiedzieć, czyli dla większości tak, taka jest odpowiedź, dla większości tak, ozdrowieńców w tej chwili wygląda na to, że daje to odporność. Trudno powiedzieć, jak będzie skonstruowana szczepionka, bo jest kilka koncepcji szczepionek i jak ona będzie zabezpieczała, w jakim stopniu, bo to też jest dobre pytanie, na ile sztuczna immunizacja będzie nas zabezpieczała? To jest nawet ważniejsze pytanie, wydaje mi się. A tamto też jest ważne, oba są ważne. Dziękuję bardzo. Proszę uprzejmie. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Mam pytanie do pana profesora następującej treści, dziękując jednocześnie za bardzo ciekawy wykład, a mianowicie troszkę w odniesieniu się do tego, o czym było wcześniej mówione, to znaczy wiemy o tym, że ten kryzys i zdrowotny, i kryzys potencjalnie gospodarczy, również który zostanie wywołany, niesie za sobą pewne konsekwencje i zadania, które stoją przed państwem, ale także różnego rodzaju podmiotami. Myślę tutaj o zadaniach związanych ze zmniejszaniem kosztów społecznych, o zwiększeniu bezpieczeństwa zdrowotnego, o czym była już tutaj mowa, czy efektywności, czy wydolności w ogóle ochrony zdrowia, poprzez chociażby to, o czym pan wspominał wcześniej, zmniejszanie kolejek, które pewnie się pojawią za chwileczkę. I teraz wiele podmiotów z Infarmą na czele myśli również o wsparciu jakby systemu pod kątem czy to sprzedaży wysyłkowej leków, czy dostaw do domu pacjentów. Więc moje pytanie jest takie, jakie pan profesor widzi bariery związane z tego typu rozwiązaniem? W ogóle jakie jest pana profesora zdanie na temat tego typu rozwiązań? Jakie są bariery i jakie wreszcie zadania czy aktywności powinny zostać podjęte przez różnych uczestników tych projektów powiedzmy, które mogłyby szybko ułatwić pójście taką ścieżką, jeśli ona jest sensowna? O sprzedaży wysyłkowej, dostawach do domu. To jest bardzo dobre pytanie. To jest bardzo dobre pytanie. I nawet przy moim takiej rezerwie do tego, że tak powiem, wysyłkowej dystrybucji leków, dystrybucji do domu, bo to o to pan pyta, ja uważam, że to jest dobry pomysł, że tak powiem, w obecnych czasach. Szczególnie dobry pomysł dla tych, którzy no, będą pozostawali w kwarantannie. Często będą to osoby, które będą miały inne choroby przewlekłe, to będą chorzy na cukrzycę, którym się będzie kończyć insulina, a być może nie będą mieli fajnego, uprzejmego sąsiada. I moim zdaniem takie serwisy powinny zostać uruchomione, tym bardziej, no, że to środowisko prawne mamy coraz bardziej przyjazne i też farmaceuci są coraz bardziej otwarci na to, żeby tego typu serwis organizować. Pytanie jest, na ile rządzący i na ile regulator, myślę tutaj chyba głównie w tej chwili o inspekcji farmaceutycznej, będzie skłonny współpracować w znajdowaniu menedżerskich rozwiązań tego typu, tak żeby to jak najlepiej działało. Ja mówię o GIF-ie, bo wydaje mi się, że Ministerstwo Zdrowia będzie zbyt zajęte innymi kwestiami zdrowotnymi, wyzwaniami takimi systemowymi,
żeby to robić. To po prostu trzeba zorganizować w idealnej harmonii między tym, co jest w regulacjach, co można robić, co można bezpiecznie robić, a tym, co jest po stronie prywatnej, czyli infarmy, firm farmaceutycznych, aptek. To jakby to niesie wszystkie ryzyka i choroby związane z partnerstwem publiczno-prywatnym. Jeśli pan rozumie to, co ja mam na myśli, to żeby to harmonijnie zadziałało, to państwo będą w tych rozwiązaniach i w tych pomysłach, obawiam się, o kilka kroków do przodu w stosunku do tego, co urzędnicy będą mogli uznać za sensowne wskazanie do zastosowania, bezpieczne i tak dalej. Ale negocjować i wypracowywać te rozwiązania, ja bym zaczął już, tak, jeżeli znajdziecie państwo partnera, bo to jest bardzo dobry pomysł. To jest bardzo dobry pomysł, no bo ono chroni tak naprawdę najsłabszych. Państwu da też pewne pole do działania. Też trochę zredefiniuje apteki. Także myślę, że jak najbardziej tak. No, jak ja bym był wiceministrem zdrowia, jak ktoś by przyszedł z takim pomysłem, to ja bym powiedział, super pomysł. Ale może ja jestem inny. Dzięki za też. Proszę okay. bardzo. Nie wiem, czy odpowiedziałam, ale chyba tak. Tak. Chodzi o zdanie. Dzień dobry, panie profesorze. Ja się nazywam Anna Klepacz, jestem kierownikiem regionalnym i mam takie pytanie jakby od osób, pewnie wszystkich, które na co dzień w tej rzeczywistości, do której przywykliśmy przed epidemią, pracują w tak zwanym polu. Mhm. W świetle tego wszystkiego, co usłyszeliśmy i co dociera do nas także z innych źródeł, nasuwa się taka refleksja, że my, jeżeli w ogóle, choć w podobnej formie wrócimy do pracy, do szpitali, to też w ostatniej kolejności. Ktoś powiedział, że mniej więcej wtedy my wrócimy do szpitali, jak odwiedzających wpuszczą do pacjentów w szpitalach. Czy zgodzi się pan z tą opinią? Jak popatrzę z punktu widzenia epidemiologa szpitala, który no dba o to, żeby tak brzydko mówiąc, nie wnieść mi koronawirusa na przykład na onkologię albo inne wrażliwe oddziały, to rzeczywiście chciałbym państwa widzieć powracających na samym końcu. I to może być prawda, że państwo wrócą razem z odwiedzającymi albo nawet po odwiedzających, bo można sobie wyobrazić, że ci odwiedzający, no wiecie państwo, już są, na przykład dzisiaj są regulacje brytyjskie z dzisiaj albo z wczoraj, wpuszczające rodziny do chorych, którzy umierają z powodu COVID-a albo są w ciężkim stanie. Czyli jakby wygląda na to, że ci odwiedzający, opiekunowie, owszem, no to będą jeszcze przed państwem. Natomiast wiedzą państwo, wydaje mi się, że trzeba tu wykazać kreatywność. Dlatego, że no dobrze, no można nie wejść do tego szpitala, do pokoju lekarskiego, ale co stoi na przeszkodzie, żeby zorganizować spotkanie na sali konferencyjnej w części administracyjnej szpitala albo w tej części, niektóre szpitale mają te części konferencyjne swoje, jak nie wiem, Instytut Onkologii w Warszawie, i tam spotkać się z tymi lekarzami albo spotkać się z nimi w środowisku pozaszpitalnym. Ja wiem, jak to brzmi. To brzmi tak, aha, tam obiadki, szmatki, kawiarenki, może w spa, jak Łukaszenka poleca, ale może to będzie droga, proszę państwa, dlatego że mniejszym zagrożeniem epidemicznym będzie spotkanie z lekarzem w kawiarni, gdzie państwo usiądziecie 1,5 metra od niego i będziecie mieli normalną wizytę, taką jak z profesjonalistą medycznym, niż rzeczywiście wejście na oddział, gdzie no, za wszelką cenę będziemy się starali na tyle, na ile wiemy, ja się zgadzam, trochę średniowiecznymi metodami,
na tego wirusa, ograniczać w ogóle możliwość, żeby on się tam pojawił. Także ja myślę, że trzeba po prostu wymyślać i nowe kanały komunikacji, no bo ten kanał, który my teraz używamy, też jest jakąś opcją, tak? Ten jest w ogóle zero ryzykowny, tak? Umawiam się na wizytę z lekarzem, którą zaraportuję normalnie jako wizyta, przy pomocy FaceTime'a z jego telefonu komórkowego, jak ma iPhone'a. Odbiera, Państwo dzwonią z iPhone'a, on odbiera, włączacie jeden guzik, widać twarze, można sobie porozmawiać 10 minut. Można normalną wizytę odbyć w ten sposób. Czy ja się mylę? Można pokazać nawet, że tak powiem, broszurę. No pewnie nie można zostawić próbki, ale można ją zostawić przy jakiejś innej okazji. To jest jakiś pomysł, taki kanał komunikacji. Ja widzę tu trochę inne zagrożenie. Lekarze też mogą Państwa depriorytyzować, to znaczy oni będą tak zajęci innymi rzeczami, tymi, o którymi już dzisiaj mówiłem, że trochę może nie być na to czasu, ale z tym mają Państwo do czynienia dzisiaj. Poza tym no, te zależności między firmą farmaceutyczną a lekarzem czy profesjonalistą medycznym na różnych polach są takie, że myślę, że na taką wizytę czas znajdą, czy na dyżurze, czy bez jak gdyby fizycznego takiego, fizycznej obecności Państwa obok albo w takim środowisku, które jest dużo bezpieczniejsze. Dziękuję bardzo. No, zdajemy sobie sprawę z tego, że ta normalność pewnie długo jeszcze będzie inna, nawet jeżeli będzie szło to ku wypuszczeniu nas z domów, to zanim, jeśli w ogóle wrócimy do szpitali, to musimy znaleźć alternatywę. Bardzo dziękuję. Tak samo dla przychodni, no może nawet bardziej to dotyczy przychodni POZ-ów, no bo tam jest jeszcze bardziej tłoczno, powiedziałbym. To też jest zagrożenie dla Państwa. A mogę jeszcze komentarz w kontekście tego, o co zapytał Pan poprzednio i o co Pani też teraz zapytała. W Austrii przedstawiciele medyczni pomagają dystrybuować leki seniorom, którzy są w kwarantannie, albo którzy mają wielochorobowość i nie mogą wychodzić z domu. I tak przedstawiciele przemysłu farmaceutycznego przez swoje stowarzyszenie zaproponowali jak gdyby zagospodarowanie swojego Salesforce'u do tego, żeby wspomóc działania władz i minimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa. Czyli taką robią widzialną rękę. To tak tylko mówię, że o tym czytałem. Proszę Państwa, jest równo 30. Widzę, że Państwo na korporacyjnych standardach wychowani, jak już jest 16:30, czyli półtorej godziny, to nikt nie śmie zadać żadnego pytania, żeby reszty nie trzymać. To jest bardzo dobry standard, ale możemy wybaczyć jeszcze jednej osobie, gdyby chciała o coś zapytać. Ja krótko odpowiem. Nikt się nie odważa. Joanna Sosnowska z tej strony, nie wiem, czy mnie słychać. Ja może jeszcze poczekam, może jeszcze na jedną osobę chętną, może ktoś się jednak odważy zadać pytanie. Ja bardzo zachęcam wszystkich, bo to jest czas dla nas. Pan profesor ma dla nas ten czas, więc wykorzystajmy go. Może ktoś ma jeszcze jakąś potrzebę i zadać to pytanie. A ja chciałam jeszcze zapytać, bo dużo też się mówi na temat, porównujemy model szwedzki, model nasz w walce z COVID-em. Jaką ma pan profesor na ten temat opinię? Co pan sądzi o modelu szwedzkim? Czy w ogóle w Polsce byłby możliwy do zastosowania albo może w kolejnej fazie? No ja powiem tak, zastanawiałem się nad tym modelem szwedzkim, nawet go dyskutowałem z mądrymi ludźmi. Ma pani kamerkę włączoną? A nie, już włączam. A jak pani włączy, to będę panią widział. O, już jestem. Super. Dyskutowałem ten model. No uważam, że w Polsce on trochę nie za bardzo byłby do zastosowania. Z następujących przyczyn. No nie będzie takie bardzo krótkie, ale w miarę krótkie. Po pierwsze, Szwedzi są niesłychanie zdyscyplinowani i słuchają władzy i ufają władzy. Czyli jak im państwo szwedzkie coś mówi, że tak będzie dobrze i że tak trzeba robić, to oni robią. I uważają, że to jest w ich interesie.
Czyli u nas, jak są puste drogi, to rajdowcy jeżdżą i skaczą 7 metrów na rondzie. Widzieli Państwo może gdzieś w internecie albo wczoraj w wiadomościach. Niesamowity gość przeleciał nad ogrodzeniem i nad pomnikiem Jana Pawła II. A Szwedzi jeżdżą 50 na godzinę swoim Volvo, jak jest 50 i nie jeżdżą 51. Bo uważają, że ktoś postawił ten znak dlatego, że obliczył, że tam 50 jest bezpieczne. Jak oni usłyszą jakiś komunikat od władz, to się zastosują. To jest pierwsza przyczyna. Druga przyczyna jest taka, że oni mają większość jednoosobowych gospodarstw domowych. Oni są samotnikami. Więc oni mają social distancing wpisany w charakterystykę społeczeństwa. Po trzecie, nie mają rodzin wielopokoleniowych i nie mają więzów międzypokoleniowych. Więc oni dzieci nie przenoszą na rodziców, bo się z nimi generalnie nie spotykają albo rzadko spotykają. Ten model rodziny, który jest w Polsce, czy życia rodzinnego, no jest taki dość rzadki. I ostatnim czynnikiem, czy tam przedostatnim czynnikiem jest to, że oni żyją w dużo większym rozproszeniu. Ich jest mało i mają duże terytorium. I owszem, mają miasta, ale jest ich mało i są małe. W związku z czym jak gdyby łatwiej jest zapanować nad tym pomysłem i nad tym modelem szwedzkim. Ale on nie działa do końca dobrze, bo zobaczcie Państwo, jak przyrasta liczba zachorowań i jak przyrasta liczba zgonów. Ten obraz wygląda gorzej niż u nas. Wygląda na to, że im bardziej jednak restrykcyjne są te modele i im wcześniej one są implementowane, tu się dyskutuje tą różnicę między Portugalią a Hiszpanią. Portugalczycy mówią, u nas to lepiej zadziałało, bo myśmy mieli 3 tygodnie przewagi nad rozwojem epidemii, nad tym boomem hiszpańskim. Mieliśmy 3 tygodnie dłużej na przygotowania. To samo mówią Niemcy. Jak we Włoszech był wirus, to my już szkoliliśmy swój personel, szpitale przeorganizowaliśmy, kupowaliśmy respiratory. Myśmy mieli więcej czasu na przygotowanie. By zostać w naszej części geograficznej, Czesi zrobili to wszystko bardzo szybko. Całe społeczeństwo nosiło maski. Zobaczcie Państwo, jak mają mało zachorowań. Także wydaje się, że ten pomysł szwedzki, no powiedzmy, miał szansę. Tam ten obraz nie jest tragiczny, ale też nie jest taki bardzo optymistyczny. Nie wiem, czy to jest najlepsze, czy to było najlepsze rozwiązanie. Teraz cała sztuka będzie w tym, jak luzować te systemy restrykcyjne, taki bardziej restrykcyjne jak polski, czy bułgarski, czy czeski, czy niemiecki, czy w tej chwili francuski, ale spóźniony. I jak to będzie po prostu, no na ile, że tak powiem, to otwieranie drzwi i mnożenie się wirusa i ofiary będą tutaj ze sobą korelować. To będzie bardzo trudne. Okej, okay, dziękuję bardzo. Proszę uprzejmie. Czy jesteś chętny? Jeśli nie ma, to ja bardzo Państwu serdecznie dziękuję. To była wielka przyjemność. Na szczęście nie mieliśmy problemów technicznych za dużo tam poza tym jedną małą zawieszką. Bardzo się cieszę. No i życzę Państwu wytrwałości, cierpliwości, relaksu na tyle, na ile to jest możliwe, żeby po prostu przetrwać ten czas i nie zachłyśnięcia się chyba tą wolnością, która będzie bardzo tak dawkowana jak kartki za komunizmu, boję się. Także dziękuję ślicznie, kłaniam się Państwu nisko i gdyby jeszcze komuś coś się przypomniało, to kontakt na ostatnim slajdzie był wyświetlony, ja powtórzę, marcin.czech@biznes.edu.pl. Albo jakoś przez szkołę też się można kontaktować. Dziękuję Państwu bardzo i do rychłego zobaczenia w realu, mam nadzieję.